Witam Was serdecznie. Dzisiaj wieczorem, na szczęście już nie jest ciemno. Witam Was na dzisiejszym live'ie. Będę dzisiaj rozmawiać z Marzeną Barszcz na temat tego, jak psychoterapia przez ciało może wspierać proces zdrowienia. Także poczekamy sobie tutaj chwilę na Marzenę. Myślę, że to będzie bardzo owocny live i bardzo ważny to jest temat. W kontekście oczywiście tego, jak radzić sobie z konfliktami wewnętrznymi, jak radzić sobie w procesie zdrowienia, jak radzić sobie, żebyśmy byli w stanie tak naprawdę mieć to dobre połączenie z własnym ciałem, nie tylko z naszym umysłem, nie tylko z emocjami, ale również z własnym ciałem. Słuchajcie, zobaczę, czy tutaj się da dołączyć Marzenę. Może w ten sposób, bo nie widzę. Nie widzę Marzeny. I już próbujemy. Czemu ja nie mogę Marzeny odnaleźć? Marzena, czy jesteś z nami? Chyba w ogóle Marzeny nie ma. O, zaraz. Nie, ktoś tutaj inny prosi o dołączenie. Przepraszam za tę chwilę poszukiwania Marzeny. No i gdzie jest Marzena? Czy ktoś widzi Marzenę? Nikt nie widzi. Słuchajcie, nie wiem, czy jeszcze raz nie włączę tego live'a, bo może Marzena ma po prostu problem z tym, żeby jakoś tutaj dołączyć. O, zaraz, kto tu jest? O, jest. Czekamy chwilę. Widzę Marzenka, że napisałaś. Ja już odkliknęłam, że akceptuję. Tylko niech nam Instagram pozwoli. O, jest! Cześć Magdo, przepraszam, oczywiście miałam mały falstart techniczny. Nie szkodzi, ja nie mogłam Cię znaleźć, nie mogłam Cię wywołać, ale no tak czasami bywa, nic się nie stało. A czekaj, chyba sobie tu trochę czoło wyrównam. Czoło sobie wyrównaj, tak. Dobrze widać później. Czekajcie. Dzień dobry wszystkim w ogóle. Dziękuję Magdo za zaproszenie. Bardzo jestem ciekawa naszej rozmowy, powiem Ci szczerze, bo jesteśmy trochę z pogranicza światów, a w moim poczuciu pogranicza są zawsze najciekawsze i najbogatsze, zaskakujące treści, więc... Też jestem bardzo ciekawa i bardzo Marzena, dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Ja to powiem tak, live zapisany, także spokojnie, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo to dla mnie też czuję się trochę wyróżniona, że zechciałaś ze mną porozmawiać, w tym sensie, że my jesteś w Polsce jedną z największych propagatorów również psychoterapii przez ciało, metody analizy bioenergetycznej Lowena. W związku z czym udało mi się dotrzeć do osoby, która tak naprawdę zna się na rzeczy i to od podstaw, bo z tego, co ja się, Marzena, orientuję, ty się nie uczyłaś analizy bioenergetycznej w Polsce, tylko uczyłaś się tak naprawdę nawet nie za granicą, ale w samym USA tak zwanym. Tak zwanym. Powiesz kilka słów. Tak, ja latałam 4 lata do Stanów, co dzisiaj wydaje mi się trochę szalone, ale cóż. Pasja jest pasją, więc wtedy
też będąc o wiele młodszą, byłam gotowa na ten wysiłek, ale tak, ja się uczyłam w Florida Society for Bioenergetic Analysis, która jeszcze w tamtych czasach przynależała do IIBA, to jest taka międzynarodowa organizacja zrzeszająca wszystkie stowarzyszenia analityków bioenergetycznych, tak należałoby to odmienić. Więc tak, miałam szczęście uczyć się od tych, którzy uczyli się od Loena, bo Loen właściwie zmarł w roku, kiedy rozpoczęłam swoją loenowską przygodę. Więc też miałam dzięki temu po prostu szczęście naprawdę poznawać różne style pracy, można by powiedzieć, te, które kładą większy nacisk na to słowo analiza i na to słowo bioenergetyczna, bo tu skorzystam z okazji, że chodzi to o energię biologiczną, a nie inne formy energii, które są w świecie. Tu chodzi o jak najbardziej coś, co nazywalibyśmy żywotnością i to, jak na różne sposoby blokujemy ją przez nasze życie, oczywiście zaczynając od dzieciństwa, więc no, prawda. Niesamowite, jak te pogranicza jednak w ciebie leżą, bo żywotność to też jedna z ważnych kwestii w homeopatii chociażby, tak? No bo ty mówisz, że się łączymy na pograniczu, bo ja się zajmuję homeopatią, totalną biologią, medycyną germańską i psychologią. Psychologiem też jestem, ale właśnie chociażby w homeopatii jest pojęcie żywotności organizmu. My w homeopatii akurat, podając leki homeopatyczne, dążymy do wzbudzenia tej siły życiowej człowieka, tej żywotności, żeby był w stanie sobie sam poradzić z chorobą. No a właśnie, jak na żywotność patrzy analiza bioenergetyczna Loe? No, patrzę w taki sposób, właściwie chyba tu jest ten punkt styczny, czyli jako coś, z czym przychodzimy na świat i oczywiście to wpływa nasz genotyp, na nasze nacechowanie, jaka wyjściowo jest ta żywotność, ale bardzo potem jest ona, powiedziałabym, przytrzymywana, ograniczana systemami obron. A systemy obron powstają w odpowiedzi na to, co ja w języku psychoterapeutycznym nazwałabym konfliktem. I nie chodzi tu o konflikt między dwoma osobami, choć być może czasem to się tak przejawia, ale bardziej konflikt między dwoma pragnieniami, dwiema potrzebami, które w danym momencie się zderzają ze sobą, wykluczają, zagrażają. No i wtedy, żeby nie czuć całej tej kaskady związanej z konfliktem, a zarazem, żeby równocześnie ochronić bliskie relacje. To jest główna motywacja nowonarodzonego, ochronić siebie, ale przez to również, że ochronię w swoim przeżywaniu moich najbliższych opiekunów, a więc relacje, więc uruchamiamy różne sposoby na to, mówiąc najprościej, żeby nie czuć. I wydaje mi się, że w ogóle konflikt, ja się Magdo nie znam, ale tak swoją ciekawością, jako też no po prostu pacjentka, też kojarzę, że nowa germańska medycyna też właściwie była zbudowana wokół konfliktu i właściwie można by powiedzieć zderzenia konfliktowego i stąd moja między innymi ciekawość tej rozmowy, gdzie my się spotkamy, gdzie my się rozejdziemy, bo wydaje mi się, że dynamika konfliktowa to oczywiście to, co mam jasność, przysparza nam cierpienia psychicznego, ale oczywiście objawem cierpienia psychicznego jest cierpienie fizyczne. I wydaje mi się, że dr Hammer bardzo jakoś ten konflikt, chyba rozumiany jako zdarzenie lub no właśnie jakieś taki wewnętrzną niezgodę na zewnętrzne akcje. Też miał tutaj tą myśl, oczywiście poprawnie, bo ja sobie tak gdybam od nas. Bardzo jesteś blisko, może innymi słowami, według Hammera, jego następców, jeśli
chodzi o ten konflikt zewnętrzny, no to on zaczyna się od jakiejś sytuacji, która jest przeżywana jako dramatyczna, jako traumatyczna. I już wiemy, że trauma to nie zawsze jest zdarzenie, które powszechnie w społeczeństwie czy w mediach jest traumatycznie nazywane, bo dla maleńkiego dziecka, które jest w łóżeczku, traumą może być po prostu zostawienie do wypłakania, prawda? Dokładnie. Więc jakby zdarzenie, które jest przeżywane przez nas czy przez maleńkie dziecko, dramatyczne, traumatyczne, zazwyczaj ono jest przede wszystkim niespodziewane, nie jesteśmy w stanie się na to przygotować, i zdarzenie, które przeżywamy w samotności. No więc ten przykład tego maleńkiego dziecka jest realny. No i tak, no myślę, że w tym samym miejscu. I pozwoliłam skorzystać dzisiaj, przygotowując się do tego live'a, z twojej książki. Mam twoje różne tej nowe przeczytałam. Mimo tego, że mam ADHD i czasami mi się nie udaje do końca. Czytałam akurat, także polecam wam, kochani. I sobie właśnie zanotowałam taki fragment, który jak dla mnie mówi dokładnie o konflikcie wewnętrznym. Pozwoli na nasz. Jasne. W rozdziale pierwszym o zawieszeniu. Zawieszenie powstaje w wyniku odpowiedzi organizmu na nawracające zagrożenie. Nie ma znaczenia, czy fizyczne, czy psychiczne. Można powiedzieć, że działa ono na zasadzie stop klatki. Kiedy nas straszy, naturalną odpowiedzią ciała jest znieruchomienie. Ładunek doznanego wówczas uczucia pozostaje w nas, zawieszając się w ciele. Myślę, że to jest genialny opis właśnie tego, co też Hammer próbował przekazać. Ludzie się biorą tak naprawdę zgodnie z nową medycyną germańską i totalną biologią właśnie z tych blokad, które są w ciele, w naszym ciele. Tego, czego my nie jesteśmy w stanie przeżyć jakby w tej świadomości bycia ze sobą psychicznie, umysłowo i bycia w ciele jednocześnie, no bo naprawdę dochodzi do sytuacji do odłączenia, do dysocjacji na dobrą. Dobrze, ja myślę, że tak samo jest. Bardzo, bardzo dobrze myślisz. I w związku z tym, że chroniczne napięcie jest automatyzmem, staje się automatyzmem, a działa nieświadomie w odłączeniu przez lata, no to osłabia też daną strukturę. Najłatwiej to oczywiście na mięśniach czy więzadłach wytłumaczyć, jeśli coś jest stale napięte czy przeciążone, to w końcu będzie efekt w postaci objawów, a oczywiście działa to wieloukładowo, nie tylko na narządzie ruchu. Natomiast na narządzie ruchu po pierwsze jest to widoczne, a po drugie przez narząd ruchu, no właśnie ruchu, mamy bardzo duży dostęp po prostu do procesu przywrócenia, możemy to nazwać równowagi, integracji, połączenia ze sobą. No, jakby odczucie, że jesteśmy całością, a z dostępem do siebie, a w związku z tym z dostępem do innych. Czy jesteśmy w wartości? Powiedz, Marzena, tak dla naszych słuchaczy, bo dla nich może to być po prostu jak jakaś fraza, odłączony od siebie, wiesz, górnolotne słowa, ale tak łopatologicznie, jakbyś miała wytłumaczyć, na czym polega to. Wiesz, ja obserwuję czasami w gabinecie, jak przychodzą do mnie pacjenci, czy to właśnie, nieważne w którym temacie, czy to jest psychologia, czy totalna biologia, czy homeopatia, i na przykład pacjentka mi opowiada tak: ja chcę, żeby moje ciało w końcu zaczęło działać, to przez to ciało ja nie mogę zajść w ciążę, ono cały czas po mnie. Próbuję wszystkiego, chodzę do lekarzy, chodzę na terapię, a ono nadal nie chce tak robić, jak ja bym chciała, żeby robiło. Czy to może być właśnie takie myślenie o sobie w kontekście swojego ciała? To może być funkcjonowania właśnie w odłączeniu, w oddzieleniu tego tak, czucia? Tak, to wydaje mi się, że nawet jeśli miałabym to stopniować, to nawet bym powiedziała, że to jest odcięcie i w ogóle stworzenie dwóch bytów, prawda? Ja i jakieś tam ciało, i to ciało jest tym, które mnie zawodzi, a właściwie nie widzieć czemu, ale jest przeciwko mnie, prawda? Czyli właściwie to jest jeden z takich najczęstszych konfliktów, w jakim my ludzie jesteśmy względem siebie
A wtedy taka osoba by powiedziała nie względem siebie, tylko względem swojego ciała. Myślę, że, bo tu w ogóle na poziomie języka słychać to dualizm, prawda? Jedna osoba, a jakże wyraźny podział. A myślę, że o wiele częstszy, a subtelniejszy jest ten moment odłączenia siebie od siebie. To rozumiem. No i tu oczywiście będę posiłkować się gdzieś opisami pacjentów czy swoimi doświadczeniami, bo to bardzo różnie można odbierać od takiego poczucia w ogóle, na przykład nie czuję siebie. Czuję czubek głowy, a reszta jest nie moja, prawda? Odłączenie somatyczne. Ale wiem, że to jest moje ciało, ale ja go nie czuję. Można to mieć takie przeżycie bycia poza sobą. Można mieć takie poczucie, ja bardzo szybko mówię, przekazuję myśli, jestem z tobą w kontakcie, ale wiem całą sobą, że nie robię tego w zgodzie ze sobą, ze swoją energetyką, ze swoim czuciem się na dzisiaj, prawda? I to jest dosyć taki poziom odłączenia, że ja jestem świadoma, że jestem odłączona, ale równocześnie nie mogę się głębiej połączyć, żeby zwolnić, żeby być dla siebie łagodniejszą, czyli żeby wrócić do pełniejszego kontaktu. Czy teraz jest bardziej wprost? Myślę, że ale takie pytanie, które mi od razu, po co ten kontakt w takim razie? No, to jest bardzo dobre pytanie, no bo i wrócimy do przeszłości. Czemu się odłączyliśmy? To już wiemy trochę, że odłączyliśmy się, żeby nie czuć. A czemu, żeby nie czuć? Bo nasz niedojrzały układ nerwowy nie jest w stanie przetworzyć. Więc jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś przetworzyć, musimy to podzielić. Chociażby używając takiej terminologii, powiedzmy, matematycznej, zrobić małe podzbiory, upakować te podzbiory gdzieś. No i to jest bardzo poważne pytanie i w procesie leczenia naprawdę spotykamy się z nim wielokrotnie. Po co czuć? Po co połączyć? Przecież to oznacza dostęp do różnych nieprzyjemnych stanów. No, prosty wzór jest taki, że jeśli czegoś nie czujemy, to wcale nie znaczy, że to nie istnieje. A jak dowiadujemy się, że istnieje, kiedy tak bardzo nie chcemy czuć, no głównie przez objaw i przez chorobę, czy no różne sytuacje relacyjne. To są, powiedziałabym, nasze takie sprawdzam, prawda? Sprawdzam. Więc nie tylko to działa na bio, na somę, ale przecież to działa przede wszystkim na to, jak my przeżywamy siebie. Jak my przeżywamy siebie w relacjach i jak przeżywamy drugiego i samą relację, nie mając do czegoś dostęp, również z ograniczonym dostępem jesteśmy w ogóle w kontakcie. Właśnie tak się zastanawiam nad jedną kwestią. Ja tu mam dużo pytań naszykowanych, a w ogóle nawet nie zajrzałam jeszcze w te pytania, Jestem gotowa. bo tak nam idzie ta rozmowa. Mianowicie zastanawiam się nad tym, czy jest jakiś typ pacjenta, jakiś wspólny typ pacjenta, grupa pacjentów, którzy decydują się akurat na terapię psychoterapeutyczną w analizie Lewenowskiej. Magdo, urwało mi, po którzy. Czy są jakiś typ pacjenta, jakaś grupa pacjentów, którą obserwujesz, że to są właśnie te osoby, które decydują się na pracę w analizie bioenergetycznej Lowena? Tak, mamy jako środowisko swoje podgrupy i w sumie też jakby bardzo zasadne. Czyli troszeczkę pierwsza podgrupa, to skorzystam z tego, co ty powiedziałaś. Czyli pacjenci, którzy przeżywają swoje ciało jako źródło kłopotów, jako wrogie, i z którym chcą coś zrobić. Pacjenci też, którzy latami na przykład szukają pomocy, somatyzujący, psychosomatyczni, w zależności od diagnozy. Więc
I z tej trudności w kontakcie z własnym ciałem, chociaż to wtedy nie jest zgłoszone jako cel do pracy, tylko zróbmy coś z ciałem, ale też właśnie z doświadczanego cierpienia wieloletniego, to na pewno jest grupa pacjentów, którzy u nas nazywamy tą grupę no, po prostu psychosomatyczną. Któż nie jest w grupie psychosomatycznej, chociaż ze 3 razy w życiu, prawda? Tak, żeby uspokoić nas tu wszystkich, że to nie są jacyś tam inni, to na pewno jest taka grupa. Druga grupa to jest taka, która trochę błędnie rozumie, co się ma wydarzyć w tym procesie, czyli wyrzucić emocje, wyzbyć się ich chciała przeżyć katarzis, mieć raz na zawsze to z bańki po prostu i ogólnie mam wszystko przypracowane i zasuwam po jednych warsztatach Dobry. świata. No. Tak, i ja rozumiem też to pragnienie zupełnie, ale to się nie uda. To wyrażanie emocji, a wyrzucanie emocji to są dwa różne światy. Nie możemy się pozbyć emocji. Nie załatwimy złości raz na zawsze. Dojrzałość w operowaniu światem emocjonalnym polega na tym, że z czasem jesteśmy w stanie tolerować coraz większy pik emocjonalny bez konieczności A odcięcia, B wyrzucenia i odreagowania w inny sposób. To pięknie brzmi. Jesteśmy w stanie generować większy pik emocjonalny bez konieczności odcięcia albo wyrzucenia, powiedziałaś? Tak. No bo te dwa sposoby. Odcinam, wyrzucam lub odreagowuję w inny sposób. Nie wiem, zapalę, napiję. Bardzo, bardzo mi się podoba to zdanie, które powiedziałaś. Na pewno je, mam nadzieję, zapamiętam, wezmę ze sobą. Ja mam takie, wiesz co, Marzena, wrażenie, przynajmniej tak jak ja rozmawiam z pacjentami, bo ja też często podpowiadam, tak? No bo mają konflikty wewnętrzne, oczywiście moją rolą jest najczęściej, jeśli to jest konsultacja totalnej biologii, wytłumaczyć skąd ten konflikt, jakie są możliwe rozwiązania na ten konflikt wewnętrzny, czyli pokazać opcję A, opcję B, czasami jest opcja C, ale też często podpowiadam osobom, bo się pytam, no dobrze, ale co ja mam zrobić? Więc podpowiadam różne formy terapii. I ja zauważyłam, że osoby, którym ja może proponuję, pewnie to idzie też z mojego jakiegoś czucia osoby, to są raczej osoby, które ja postrzegam jako jakieś w pewnym sensie, bym powiedziała, zaawansowane już w rozwoju albo w terapii. Mam takie trochę wrażenie, że psychoterapia przez ciało częściej jest dla osób, które już w ogóle jakkolwiek próbowały ze sobą pracować, ale być może zatrzymały się na etapie analizowania, przemyślania, wyrozmawiania tego, przepracowania tego w głowie. Natomiast gdzieś nie do końca to dało radę. Gdzieś to nie wystarczyło im, żeby jednak albo rozwiązać te konflikty, albo poprawić swój stan zdrowia, relacji międzyludzkich i tak dalej. I to są często osoby, które jak do mnie po jakimś czasie odesłane do terapeuty Lowenowskiego wracają chociażby napisać, że dziękują, bo się zmieniło, bo w końcu, bo się zadziało, bo to ciało to tak i śmak zareagowało. Więc ja mam takie spostrzeżenie, czy ty też to widzisz, że jest taka grupa osób, które właśnie tego próbowały tamtego i w końcu być może dojrzały, żeby ruszyć to ciało. Albo ruszyć siebie, co? Właśnie, bez tego dualizmu. Ale absolutnie, Magdo, właśnie to jest bardzo ważna grupa, powiedziałabym dwubiegunowo, tych pacjentów, którzy naprawdę mają wielką pracę ze sobą wykonaną, wglądową, obejmującą, i czegoś brakuje. I ci ludzie, my ludzie, bardzo jasno czujemy, czegoś mi brakuje w moim doświadczeniu siebie. Za czymś tęsknię. I ta tęsknota jest właściwie za, różnie wyrażana oczywiście, ale za takim poczuciem całości, płynności. Ja czasem to mówię, takiego odczuwania życia takim, jako
jakim ono jest, właśnie bez selektywności w pełni, a z pewnego rodzaju intelektualizacji i spłaszczenia emocjonalnego z lęków, z obron, do poddania się pełniejszej fali przeżywania. I to, ale dla jasności, przeżywanie, fala przeżywania oznacza wszystkie uczucia, nie ma lepszych ani gorszych. Wszystkie. I tu się też pojawia taka grupa, powiedziałabym, z drugiego bieguna, bardzo takich, no jakby początkujących pacjentów, tak to nazwijmy, ale którzy łapią tę tęsknotę intuicyjnie bardzo wcześnie i to obserwuję wśród bardzo młodych ludzi na naszych grupach głównie, taką jakoś jasność do tego, że coś mnie ogranicza, nie wiem co to jest, ale chcę odrobinę zluzować pancerz, klatkę, więzienie, różne słowa padają, a szarość nasycić kolorem względem tego, jak odczuwam siebie dzisiaj. Właśnie, Marzena, bo w ramach i miejsca, które ty prowadzisz, to nie tylko odbywa się tam psychoterapia indywidualna, czy z tobą, czy z innymi psychoterapeutami, ale również warsztaty. I przyszło mi do głowy takie pytanie, ponieważ mam wrażenie, że nasi słuchacze mogliby wyjść niepocieszeni, jakbyśmy tak nie doprecyzowały. Właśnie na czym polega psychoterapia przez ciało? Na czym polega praca analizie bioenergetycznej Lowena? Czymżeż to się różni od psychoanalizy po prostu, od gestalt, od terapii systemowej, czy jakiejkolwiek jeszcze innej formy terapii? Ale tak w prostych słowach, wiesz, tak. Dzięki. Bo tak sobie myślę, że akurat warsztaty i grupy to nie jest definicja psychoterapii przez ciało, bo tam są elementy, bo tam jest część praktyczna, ćwiczeniowa, tam jest trzymanie psychoterapeutyczne, ale powiedziałabym, że to nie jest klasyczny proces psychoterapeutyczny, bo tam nie ma procesu grupowego w grupach cotygodniowych, w grupach warsztatowych jest to już z procesem grupowym i to jest po prostu proces psychoterapeutyczny. No i mamy psychoterapię indywidualną, ale tym, czym się to różni, w prostych słowach, krótkich słowach, to tym, że włączamy ciało w proces. Nie tylko odczucie ciała, nie tylko wyobrażenie, ale ekspresja, czyli głos, werbalizacja niezwerbalizowanego, a zawieszonego w przeszłości, ruch. Dosłowny ruch, czyli poczuj swoje ciało, ale też poczuj, co twoje ciało chce zrobić. Słysz głos oceny, lęku w głowie, ugłośnijmy ten głos, ale zarazem sprawdźmy dostęp do impulsu somatycznego i w bardzo bezpiecznym trzymaniu sprawdźmy, jak on może się realizować. Czyli jeśli ty jesteś zawieszona lękiem i zaprzeczoną częścią agresywną, to sprawdź, co się wydarzy, kiedy 10 razy uderzysz pięściami w materac, w dół. Po prostu daj sobie doświadczenie soma, a potem z doświadczeniem soma dodaj słowa, które ci przychodzą, a potem eksploruj swój głos w tym, jak ty potrzebujesz wypowiedzieć te słowa i to czasem jest wypowiedzieć nie z dziś, tylko ten głos potrafi bardzo pójść wysoko, pójść nisko do tembrów zatrzymanych dawno temu. Więc w proces włączany jest no to, z czym przechodzimy, to jak żyjemy, w czym żyjemy, czyli w naszym ciele. I to jest w moim poczuciu jedyna, ale jakże zasadnicza różnica, czyli korzystamy z wszelkich możliwych kanałów dostępu, a zarazem z całości naszego ja, bo nie jest tylko ja ego, ja dusza, ale jest też ja soma, do tego, żeby wszystko było
objęte w sumie. Nie dlatego, żeby idziemy przez ciało, żeby poprawić człowiekowi. To oczywiście się dzieje, ale żeby móc poczuć całość siebie. A całość siebie mieszka w ciele. Czy nam się to podoba, czy nie? Nie oddychamy umysłem. Trochę tak opowiadasz, że siedzieć i walić pięściami w stół. Znaczy ja akurat przechodziłam psychoterapię w analizie bioenergetycznej, dlatego że przyznałam się, dobra. Znaczy nie mówiłam o tym wcześniej, akurat w jednym nurcie. Natomiast tak, przechodziłam psychoterapię w analizie bioenergetycznej. Byłam też na warsztacie u ciebie, także wiem, na czym to polega. Natomiast tak sobie słucham, jakby ktoś z zewnątrz mógł słuchać. I być może usłyszał, że siedzieć i walić pięściami w stół. Stać, najlepiej stać w ogóle, żeby czuć nogi przy tym. Ale chciałam wam pokazać ćwiczeń. Ja je akurat w trakcie psychoterapii uwielbiałam, w ogóle lubię. Bardzo fajne ćwiczenie, moim zdaniem osobiście, ale chciałam wam uzmysłowić. To mogą być tego typu ćwiczenia, które są oczywiście w kontakcie ze sobą i w kontakcie z psychoterapeutą albo na warsztatach. Na warsztatach, tak jak Marzena powiedziała, bardziej, żeby praktykować i odczuwać w ramach psychoterapii dobrane do sytuacji potrzebnej wyrażenia siebie, ale również to są takie ćwiczenia, w których bardziej chodzi o poczucie właśnie tak, jak mówiłaś, Marzena, chociażby swojej miednicy. Tutaj widzicie, jest zaznaczony ten obszar, gdzie w trakcie ćwiczenia, no ja nie będę tutaj prezentować, bo byłabym ostatnią osobą do prezentowania, ale gdzie chodzi o to, żeby poczuć po prostu, czy to miednicę, czy to plecy, czy to w zwisie do przodu poczuć, jak my właśnie się czujemy zwisając, jak te ręce nam opadają, czy my je jednak trzymamy, czy my je puszczamy. Więc są to różnego rodzaju ćwiczenia, z których można, znaczy które są jakby wdrażane w trakcie psychoterapii indywidualnej, poprawisz mnie, Marzena, tak jak ja to widzę. Lub też w trakcie warsztatów, czy też grup warsztatowych są te ćwiczenia wykonywane po to, żeby móc doświadczać, pogłębiać relacje ze sobą, relacje ze swoim ciałem i właśnie budować jedność, jakby nie pozwalać na dalsze oddzielanie, tak? Tak mniej więcej. Tak, wiecie? Tak. Tak, bardzo, 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 bardzo pięknie, także zdecydowanie. Są jeszcze dwie rzeczy, czyli żeby uczucia zakazane, ukarane, zastraszone w dzieciństwie, zatkane w nas w związku z tym, żeby człowiek naprawdę uczył się. I to naprawdę jest nauka, bo to jest jakoś i pamiętane, i tak zakazane, że trzeba nauczyć się powiedzieć nie. Wyraźniej, wyraźniej, że trzeba się nauczyć stolerować podniesiony swój własny głos i nie połączyć go z przemocowym ojcem, prawda? Że jego nie było zupełnie inne niż dzisiaj moje nie, które oddałam mu na przykład, po prostu czując się zrównana tym skojarzeniem z każdym głośniejszym dźwiękiem w moim życiu. Więc to jest jeszcze ta korzyść, ale też ten cel, żeby naprawdę odzyskać zdolność do czucia i kierowania uczuciami takimi, jakie one będą w moim przeżyciu i w mojej ekspresji ja. Bo każdy z nas ma różną ekspresję, na przykład smutku. My rozpoznamy, że jest to smutek, ale to jest bardzo ważne, żeby doświadczyć, jak ja się mogę smucić aktywnie, nie będąc tylko zastygłą i mówić, jestem smutna, prawda? Więc to jakoś też jest bardzo ważne i tutaj też ten pik, o którym mówiłyśmy na początku, tolerowania uczuć, a w związku z tym nie wyskakiwania z emocjami, nie realizowania tego lęku, że jak coś poczuję, to mi to od razu zabierze. I to jest zasada,
żadny lęk, bo jeśli my nie praktykujemy, mamy to zakazane, mamy to zatrzymane, a zarazem gromadzimy, to jest krótka droga do wybuchu. I ja bardzo rozumiem nadbudowaną kontrolę, żeby do tego nie doszło. Tylko że to znowu jest to obejście poboczne, a nie rozwiązanie, no w sumie konfliktu, jakby na to popatrzeć głębiej, że to, co czuję, jest w porządku, mogę ufać temu, czemu czuję i mogę w kontakcie ze sobą znajdować kanały pokazywania się z tym, co czuję. Bo inaczej lecimy od bandy do bandy, prawda? I wtedy ufać temu, co czuję. Nie mogę ufać temu, co czuję, bo to jest reaktywne wtedy, a nie połączone. Tak. Tak przyszedł mi na myśl jeden przykład, bardzo powszechny przykład wrażenia. Też przykład odnośnie tego, skąd się biorą choroby. No w tym sensie, że bardzo często z dzieciństwa tak naprawdę to, co zostało zablokowane, to do czego w pewnym momencie, czyli te emocje, które powstały w dzieciństwie, w odpowiedzi na przykład na moc rodzica. Bardzo często przechodzą na to życie dorosłe, jak się postępowało w dzieciństwie, żeby sobie poradzić, żeby utrzymać siebie jakoś w jedności w miarę. Nie rozsypać się, jak to często mówić. To radzenia sobie przenosi się dorosłe. I w życiu dorosłym bardzo często pacjenci popełniają, nie chcę powiedzieć chyba, Błędy te same, bo to nie chodzi o błąd, tylko po prostu mając te lekcje, mając się w dzieciństwie, w jaki sposób się nie czuć na przykład, odłączać się, czy też nie dawać w ekspresję rodzicowi przemocowemu, nie, bo nie mogę dawać tego w ekspresję, czy też nie smucić prawdziwymi łzami, bo nie wolno mi było się smucić, bo słyszałam, że nie masz się, nie płacz, o co ci chodzi. Tak po prostu to idzie przez życie. A w pewnym momencie ten i układ nerwowy, i ciało po prostu nie wytrzymują tej presji, trzymania tego, trzymania cenę, żeby dać radę, żeby utrzymać na wodzie, kontroli te emocje. Wtedy często pojawiają się choroby. Jakby lekarstwem na to, znaczy są różne formy lekarstw, leczenia, prawda? Ale jedną z form terapii jest właśnie wtedy terapia przez ciało. Tak rozumiem, że w ramach psychoterapii przez ciało można w końcu powiedzieć temu ojcu nie. Można w końcu wysmucić to, co jest temu w stosunku pana męża wobec mnie, to co było 20 lat temu w stosunku do, ten smutek, który powstał wtedy w stosunku do ojca, do matki i tak dalej. I że jest to takie pozwolenie sobie, taka forma właśnie popracowania z tym, z czym się nie można było połączyć, nie można było tego nawet czuć. Dokładnie, dokładnie tak. A co? To jest, bo po co mielibyśmy tam wracać, jakby nie było korzyści? Ale to podłącza nam się w aktualnych relacjach. Podłącza się oznacza tyle, że przestaję widzieć męża jako męża. Mieszają mi się uczucia z przeszłości, z uczuciami z tu i teraz, co w związku z tym reaguje nieadekwatnie, ale też jest niezwykle kosztowne dla mnie, bo ja czuję tą swoją nieadekwatność. Ja czuję, że po prostu reaguję w sposób, w który bym nie chciała zareagować. Ja czuję, że nie widzę, albo po sytuacji wiem, że ja nie widziałam tej osoby z tym, co ona do mnie mówi, co ona do mnie kieruje, tylko przestałam rozpoznawać, ale emocje sumowały się i mną zawładnęły i moimi sposobami zachowania względem mojej bliskiej osoby. No i to jest jakoś najważniejszy koszt do odłączenia, a zarazem największa korzyść, żeby nie mieć takiego poczucia, że to, co przeszłe, nas tak zabiera. Pacjenci najbardziej lubią słowo
zabrało mnie. I to jest bardzo adekwatne słowo. I z czasem pierwszy krok jest taki, że kiedy mnie zabiera, ja już wiem, że mnie zabiera i mogę się na przykład trochę odsunąć. Odsunąć od siebie, odsunąć od innych. A z czasem mogę komunikować, słuchaj, ja już cię nie słyszę, już nie wiem, kim ty jesteś, mnie zabrało, prawda? A z czasem możemy powiedzieć, zabiera mnie, wiesz, poczekaj, przewentyluję się chwileczkę, bo naprawdę nie ma już znaczenia, co do mnie mówisz, właściwie mam ochotę po prostu odpowiadać nieustająco. I jesteśmy w stanie, naprawdę właśnie to jest to tolerowanie piku, prawda? Jesteśmy w stanie zostać ze sobą w kontakcie, rozpoznawać, co się dzieje i okresowo być z drugim w kontakcie lub zadbać o relację i powiedzieć, na dzisiaj to tyle, bo po prostu to przynosi więcej strat niż zysków, prawda? Więc to jest ta największa, powiedziałabym, korzyść, ale też w moim poczuciu konieczność, żeby zająć się tym, co upchane pod dywan, ale działa. Dziękuję. Ale działa. Nie wierzmy, że jak sobie powiemy, nie robiąc nic, zamknęłam przeszłość, przyszłość mnie nie interesuje, jestem w tu i teraz. No naprawdę, powodzenia, ale być może to moje ograniczenia, nie twierdzę, że nie. Dziękuję Ci, Marzena, bo razem z Twoimi słowami przeszłam delikatną retrospekcję mojej psychoterapii w analizie bioenergetycznej. Chodzi mi o ten moment, w którym mówiłaś, że właśnie na początek jest tak, że nie czujemy tego, że gdzieś znikamy, gdzieś tam nas na chwilę odłącza w jakichś sytuacjach, bo to nie o to też chodzi, przepraszam, trochę mam chrypkę ci, że my ciągle funkcjonujemy w odłączeniu, tylko będąc w relacji z daną osobą, powtarzając coś, co się działo właśnie w dzieciństwie, mamy ten trigger. Może być to wyzwanie, jedno zdanie, ton głosu, spojrzenie, które łudząco, ale nieświadomie przypomina nam właśnie obraz ojca, obraz matki, obraz kogokolwiek jeszcze innego. I na momencie, można powiedzieć, stajemy się tym wewnętrznym dzieckiem, które jest nagle po prostu zupełnie w innym świecie. I dziękuję Ci, Marzena, że mi przypomniałaś, jak ta droga wygląda. Ja to też często staram się tłumaczyć pacjentom, że to nie jest tak, że zaczynając psychoterapię, czy to jest jakąś pracę właśnie przez ciało ze sobą, nagle z dnia na dzień już się człowiek nie odłącza. Bardzo często przychodzą właśnie pacjenci i mówią, Magda, ale ja już tyle z tym pracuję, ja już ostatnim razem to tylko tydzień i zauważyłam, a teraz 3 dni, kiedy to się skończy? Ja mówię, zaraz, ostatnim razem tydzień, ale teraz tylko 3 dni. To jest wielka zmiana. I wielka zmiana. To jest wielka zmiana. Ja pamiętam, jak u mnie było, że ja potrafiłam na przykład widzieć po tygodniu, że tam się coś zadziało i ja w tej relacji coś tam, tak? Później widziałam po 3 dniach, a później było tak, że no dobra, to popcorn i popatrzę. O, jesteś. Ta sytuacja. Popcorn i popatrzę, a biorę to sobie. Ale to jest super, bo ja mam wrażenie, że nie ma zbyt wiele metod psychoterapeutycznych, które rzeczywiście dają tak głęboką możliwość eksplorowania siebie w bezpiecznych warunkach doznawania, przeżywania i procesowania tego. I moim zdaniem to jest ten taki key point, można powiedzieć. To jest ten wielki plus, który daje analiza bioenergetyczna Lowena, że naprawdę można przepracować, nie lubię tego słowa, ale jednak można po prostu widząc to, co się kiedyś zadziało, pracować z tym dzisiaj i przesuwać się kawałeczek po kawałeczku, ten krok za krokiem do przodu. Dokładnie, bo to przepracowywanie, ono się nie kończy w gabinecie i ono nigdy nie powinno kończyć się w gabinecie. Przepracowywanie oznacza wyjście z psychoterapii z takim uwewnętrznieniem i z takimi również narzędziami, które pozwalają, kiedy sytuacja dzieje się w życiu, ponownie ją przepracowywać. Ponownie ją przepracowywać, a nie powtarzać czy
odtwarzać. I zajmuje nam to bardzo różny czas, w sensie, że to już czasem są takie triggerujące sytuacje, że dalej będzie to zajmowało dłuższy czas. Ale myślę, Magdo, że to jest bardzo ważne i to wymaga podkreślenia, że byśmy znali swoje momenty, kiedy nas wywala, kiedy nas odłącza. To jest ta praca wglądowo-intelektualna, to jest bardzo pomocne, hipotetyzujące, ale jakże ułatwiające, ha, znam to miejsce, to jest moje miejsce. To nie jest o innych katach i o mnie, ofierze, znaczy to było w przeszłości. Ale dzisiaj muszę tak to widzieć, chociaż to takim nie jest. Więc im bardziej znamy swoje miejsca, wywala, odłącza, zagraża, ja bym naprawdę zachęcała wszystkich tutaj Państwa, żebyście sobie zrobili listę z ostatniego miesiąca, z ostatniego roku, sytuacji, nawet bez konieczności określania kategorii tej sytuacji, prawda? Poczułam się użyta, poczułam, że tracę bezpieczeństwo fizyczne. To potem jest to wnioskowanie, ale żeby spisać te momenty, kiedy powtarzam, albo nawet jeszcze nie wiem, że powtarzam, ale coś się ze mną dzieje i wiem potem, że ja muszę długo po tym wracać, że się źle czuję. Właściwie nie wiem, kto jest kim, kto jest czym, o co tu chodziło. Nie chciałabym tego więcej dla siebie w życiu. I taką listę sobie zobaczyć do oglądu, do pisania, do medytowania, bo jestem pewna, że kiedy użyjemy już tych różnych sit, to wyjdzie 3-4 rodzaje sytuacji, które po prostu są do opieki. I my sami najbardziej w tym momencie potrzebujemy pierwsze co myśleć, jak się mogę sobą zająć. Nie jak rozwiązać tą sytuację konfliktową, nie jak tu sprytniej odpowiedzieć, nie jak stłumić lepiej uczucia, jak się sobą zająć. Jestem w swoim kruchym momencie. Kruche momenty wymagają naprawdę miękkiego łapania. Jak się można wtedy sobą zająć w takim kruchym momencie? To też myślę, właśnie jest tą drogą odkrywania w doświadczeniu, bo oczywiście ja tu mogę podać jakieś takich kilka sposobów, ale najbardziej zadziałają te doświadczone na sobie. To pierwsze, co trochę już mówiłam, to takie wgląd, że to jest się ze mną dzieje i przywołanie. Mam czas, najwyżej zwolnię, najwyżej przerwę, czyli przywołanie sprawstwa. Myśli o sprawstwie. To nie jest już takie, jak było. Ja tu mam wybór. Odtworzeniowe może być poczucie, że nie mam wyboru i muszę się godzić. No, ale to kolejna warstwa pracy psychoterapeutycznej, prawda? Ale to wsparcie to jest komunikowanie wewnątrz siebie, co się ze mną dzieje i danie znać drugiemu, słuchaj, dla mnie jest za dużo, słuchaj, zwolnijmy, dzisiaj już nic nie będzie, a nie podnoś na mnie tak głosu, jeśli mamy dalej rozmawiać, bo mi wtedy korki przepala i nie mam mnie w kontakcie. Przepraszam cię, wiem, że jest ważna ta rozmowa, ale ja potrzebuję trochę pójść na spacer, bo aż mi w uszach szumi z tego napięcia. I wiem, i chciałabym zostać tu dalej w tej rozmowie, no ale nie mam tego zasobu. Więc to jest bardzo dbanie o siebie, dbanie o drugiego, prawda? Też zależy, kto z nami jest. To ciekawe, Marzena, bo widzisz, ja od dłuższego czasu u mnie na kanale, na stories, ale nawet dzisiaj, powtarzam, że musisz, nie lubię słowa musisz, ale jednak ja tak używam, musisz być dla siebie priorytetem numer jeden. Jeśli zadbasz o siebie, nikt inny o ciebie nie zadba. I myślę, że to mocno tutaj koresponduje z tym, co ty mówisz, bo w takich momentach trudnych, tak staram sobie wyobrazić, o czym opowiadasz. Na przykład o jakiejś kłótni, prawda, małżeńskiej chociaż, kiedy mi w uszach potrzebuje pójść na pieprzyć się, dla mnie za dużo, już nie jestem w stanie, to jest właśnie
właśnie nie siebie, nie nastawanie na siebie, że muszę dokończyć tą osobę, muszę to załatwić z mężem, z przyjaciółką, z kimkolwiek, tylko słucham siebie, słucham swojego ciała, słyszę, że już mam tego po prostu, nie wiem, po dziurki w nosie, że już mi paruje tutaj pod kółką, że cokolwiek tam się we mnie dzieje i mówię sobie, ja jestem teraz najważniejszy, najważniejsza. Ja muszę zadbać o swój dobrostan, zanim będę dbać o mojego męża, o moją matkę, o moje dziecko, o coś innego, tak? Dobrze ja to rozumiem. Tak. W ogóle tak, bo po prostu chodzi o to, bo też nie chciałabym tak wyłączyć naszej agresywnej części, odpowiedzialności za naszą agresywną część. Bo to nawet nie jest o to, że ja zadbam o swoją partnerkę czy partnera w tym, ale też ja zadbam o siebie, ale ja też ja nie chcę ich uszkodzić. To nie są tylko, wiesz, te kwestie ja ofiara, ale też ja, która potrafię wyskoczyć jako kat. Więc masz kompletnie, Magdo, rację, że w tych momentach tam nikt o nas nie zadba, bo to jest moment tak w nas, tak głęboko, często tak schowany przed światem, że nikt w ogóle nie wie, że coś się z nami dzieje. To jest jeszcze kolejna warstwa. Że świat nie wie, w jakim stanie ja jesteśmy, bo nauczyliśmy się też tak bardzo ukrywać. Ale bez ja, z czym my chcemy startować? Bez uziemionego ja, bez objętego ja, no to masz totalnie rację. To w ogóle po prostu nie ma nas w tej relacji. Jesteśmy albo w odpowiedzi na drugiego, albo w tym, co nam się odpaliło z przeszłości często i dajemy swój scenariusz drugiemu. Więc wtedy często, bo ja czasem tak mówię, że wtedy po prostu dwie przeszłości ze sobą gadają, prawda? Tu historia odrzucenia, tu historia użycia i super, na pewno się dogadamy, ale nie w tej rozmowie. Tak. Ale wiesz, co też poruszyłaś ważny temat, więc mamy jeszcze chwilę czasu, to pozwolę sobie go pociągnąć, bo powiedziałaś o tej złości, o tej agresji, która się budzi. I właśnie o to też często dostaję pytania, czy to na konsultacjach, czy po prostu na brief. I o tym też czasem piszę i mówię, o jakby z jednej strony o tłumionej złości, z drugiej strony o sposobach na wyrażanie złości. I chciałam cię zapytać, jaki sposób wyrażania złości jest sposobem bezpiecznym? Nie tylko dla ciebie, czyli dla mojego ja, ale również to, co powiedziałaś, dla otoczenia. No bo złość w nas nie budzi się w odpowiedzi, nie wiem, na krzywo powieszony obrazek na ścianie, tylko ona się będzie budzić zazwyczaj w odpowiedzi na jakąś sytuację, w relacji, na jakiś komunikat zasłyszany. Oczywiście głębiej to siedzi, bo jest to związane z różnymi naszymi doświadczeniami z życia. Natomiast jest to w relacjach, jest to emocja, która w relacjach się pojawia. Więc jak bezpiecznie dla otoczenia i dla siebie wyrażać złość? Rozpoznaj, że czujesz złość. Nazwij wewnętrznie, czuję złość. Pierwszy poziom, nie ma co lecieć dalej. Dwa, zakładam, że jest to bezpieczna sytuacja. Powiedz drugiej osobie, ale przez komunikat ja, że co czujesz i co się z tobą dzieje, kiedy to czujesz. I wydaje mi się, że jeśli im szybciej nauczymy się rozpoznawać, co się z nami dzieje i komunikować, czyli nie przydusimy tego na kolejne 15 minut, a tym bezpieczniej i w połączeniu i wystarczająco jest to wyartykułowane. Naprawdę nie doceniamy tego, że po prostu powiedzenie o tym, jak się czuję, ile z nas zdejmuje. I jak często, bo oczywiście, że nie zawsze, i jak często od razu zmienia ustawienie w tej rozmowie, relacji. Oczywiście podniesiony ton
też jest informacją i też jest kanałem złości. No ale też robi się znowu pogranicze światów, bo już krzyk dla kogoś, kto ma historię traumy i przemocy, mimo że osoba krzycząca jest ze swoją złością i nie wiem, dzieje się to rzadko i naprawdę ma powód, w sensie, nie będziemy racjonalizować, co jest powodem, a co nie, ale naprawdę wyraźnie mówi podniesionym tonem po prostu. I dla tej osoby to jest ekspresja, która była w rodzinie, kiedy wszyscy przeżywali niezadowolenie i w ogóle potem siadali do kolacji, ale dla osoby, która ma doświadczenie przemocy, to jest właśnie mnie krzywdzisz. Więc w relacjach bliskich naprawdę potrzebujemy się skomunikować w swoich czułych momentach. I to oznacza, że pokrzykujący w włoskim stylu będzie potrzebował zejść z pokrzykiwania, a osoba, która ma takie doświadczenie, będzie potrzebowała pracować nad sobą, żeby szybko postawić granice i zakomunikować i nie uwieszać się odpowiedzialnością za tego włoskiego czy włoską pokrzykiwaczkę. Wydają się skomplikowane bardzo te relacje, prawda? Przepraszam, ty masz inne wrażenie? No, ja niestety nie. Nie. Jakże warte, ale jakże czasem męczące. Tak. Natomiast no, na pewno jeśli osoby nad sobą pracują, bo chyba nie ma idealnych rodzin, chyba nie ma idealnych małżeństw. Martwiłabym się. Tak. Przepraszam, zapalę tu światło może. Nie da się, przepraszam. Muszę tu... Czekaj. O, może to będzie ludzkie? Ludzkie. Trochę żółta jesteś, ale jest dobra. Ludzkie. Nie ma zmroku jeszcze całkiem. Jak mnie przestaniesz widzieć, skończymy live'a. Dobrze. Mówiłyśmy o tym, że te relacje jednak bywają trudne. Natomiast taka może refleksja gdzieś bokiem. Mam wrażenie, że dużo też rodzin, dużo małżeństw, związków szybko dosyć w obecnych czasach decyduje się na zaniechanie dalszej relacji, rozstanie się w momencie, gdzie byłyby naprawdę duże szanse pracy nad tą relacją. Być może te osoby nie są gotowe na to, żeby sięgnąć do tego cienia swojego, tam gdzie poza. Być może to jest takie trudne. No. Tak. Ale wiesz co, myślę, że tyle lat wahadło było wychylone w stronę siłowego utrzymywania relacji, zwłaszcza no, w jakimś przywiązaniu kobiet, zależności kobiet, ale w ogóle tak kulturowo, religijnie po prostu, że tak dużo, za długo było utrzymywania, że teraz to po prostu też odpaliło w drugą stronę. I że faktycznie trud zaczął się źle kojarzyć. No a relacja to jest po prostu też robota. To jest codziennie wybieram ciebie. No z całym wachlarzem też rzeczy, które mnie drażnią, niepokoją. Czy we mnie po prostu uruchamiają rzeczy, którymi ja się potrzebuję zająć. Więc dyskomfort w tej chwili, trud, zaangażowanie to może nie są najpopularniejsze słowa, wydaje mi się. I wydaje mi się, że trochę niestety. No właśnie tak, stąd moja refleksja była. No. Ale masz też rację, że w drugą stronę przez wiele, wiele dziesiątek lat, to jednak trzeba było być w związku z tym mężem, z tą żoną, nie można było odejść, więc to pachnięcie pewnie jest w drugą stronę. Ale wróćmy jeszcze na sekundę do tej złości. Dobra. Zanotowałam takie jedno pytanie i akurat je bym chciała zadać. Mianowicie, bo rozmawiałyśmy już o praktykach różnych, które tutaj też pokazywałam z książki i rozmawiałyśmy o tym, że w ogóle są ćwiczenia w analizie bioenergetycznej Lowena. Więc chciałam zapytać, jaką praktykę można właśnie wykorzystać, żeby ruszyć troszkę, chociaż troszkę ruszyć, bo wiemy, że to nie załatwia wszystkiego,
tłumioną, taką zastaną złość, żeby w ogóle móc się z nią jakkolwiek troszeczkę połączyć i zobaczyć, że ona tam jest. Halo, nie. No właśnie, bo stłumiona i taka, to ona lubi tak przy praktyce wyskoczyć intensywnie. I jak Państwo tak czujecie ładunek, który przy ruszeniu ramion i powiedzeniu złaście ze mnie i że od razu to się robi złaście takie smocze, to jest informacja, że trzeba się zgłosić na psychoterapię, żeby ktoś pomógł w tym, że to właśnie nie było takim wyskokiem, tylko żeby nauczyć się stopniowalności w wyrażaniu uczuć, bo ta stopniowalność jest tym, o co nam chodzi, czyli wpływ. Więc to już mamy pierwsze na przykład. Żeby poczuć ramiona do tyłu. Na za bardzo. Jednak tą lampkę weź proszę włącz. Tak? No zobacz, jak ramiona. A czekaj. A może po prostu górne zadam lepiej? Lepiej jest na pewno. No to super. Czyli że nawet ruszenie takie i dodanie słów dosyć, już nie chcę. To jest ruch do tyłu, prawda? Mhm. To nie jest do przodu. To jest o! I dźwięk. I zobaczmy, co nam tam puka, prawda? Co do nas się tam odzywa. Można oczywiście zrobić to z łokcia, co już jest bardzo ekspresyjne. A sam ruch pięści, bardzo zdrowy fizycznie, w dół, po prostu tak jak lecę i dodanie słowa nie. Nie. Albo dosyć. To też coś otworzy. I myślę, że to w ogóle nawet nie, w jakim sensie, drodzy Państwo, nie ma znaczenia, jakim ćwiczeniem, w jaki sposób. Ważna jest droga, która zabijam komara, która Was będzie łączyć, bo dla niektórych być może samo powiedzenie głośnie nie będzie tym, a wydłużenie nie będzie tym, co połączy natychmiast z lękiem. Więc naprawdę w jakimś sensie nie ma znaczenia, jaki ruch. Słowo będzie miało znaczenie w sensie jego treść i to, co się będzie otwierało w naszym gardle. Dla kogoś może to być równie dobrze kręcenie głową, tupanie. I to przepracowanie z czasem daje nam po prostu jasność, że ja mam poszukać ruchu dla siebie. Myślę, że to bardzo użyteczne, co zaproponowałaś na początek, bo rzeczywiście delikatnie poczynające gdzieś tam temat próby ruszenia kości, nie na bajerek od razu, bo ja też by uczestniczyłam w psychoterapii. Ja pamiętam, jak na warsztatach już też taka zaawansowana sobie przyjechałam. A tam przy jednym ćwiczeniu, jak ze mnie popłynęło, jak się tam pobudziło, to ja myślałam, że ja eksploduję po prostu na środku. Ja się bardzo cieszyłam z tego, bo to znaczy, że wylazło, że się pokazało, że miałam szansę doświadczyć. Natomiast no, też warto mieć tą świadomość, że w ramach psychoterapii przez ciało, czy też takich warsztatów, czy pracy psychoterapii grupowej w metodzie Lowena, można mocno doświadczyć. Tak, tak, tak. Dlatego właśnie my piszemy tę informację nie w każdym momencie życia, nie w każdych doświadczeniach. Jeśli masz doświadczenie traumatyczne, grupa może nie być dla ciebie. Teraz czy w ogóle, bo jeśli sobie, ale właśnie to nikt nam tak jakby nie dowierzy, że jeśli wyobrazimy sobie 15 osób, które krzyczą nie w jednym momencie, to jest bardzo głośno. I dla przeciążonego układu nerwowego, który nie było pracy w połączeniu doświadczeń traumatycznych z powrotem do ja, no to zaczyna być powtórzeniowe, a nie leczące. Więc zdecydowanie indywidualne trzymanie wtedy. I z czym można pójść na grupę i wtedy to jest bardzo bogate doświadczenie. Bo moje nie jeden na jeden, a moje nie z innymi, którzy krzyczą i znajdują swoje nie, wobec innych moje nie, no to jest zupełnie inne doświadczenie. Marzena, przejdźmy może do najważniejszego.
tygodnia, czyli pytania tematu w ogóle naszego live'a dzisiejszego. A mianowicie, jak właśnie psychoterapia może wspierać proces zdrowienia? Czyli wyobraźmy sobie tej sytuacji, że ktoś jest chory, ja nie mówię o jakichś chorych, ale chory, choroba jakaś przewlekła, czy jakaś autoimmunologia, czy po prostu złe samopoczucie, różne formy. Jak psychoterapia przez ciało może pomóc w procesie zdrowienia? To chyba wrócę do tego, bo to mi się tutaj najprawdziwsze, co powiedziałam na początku, czyli w taki sposób, że korzystamy z całości potencjału ludzkiego w zdrowieniu. Czyli nie jest to tylko wgląd, przepracowanie relacyjne, ale włączamy też nasz dom somatyczny i w to doświadczenie, co jest w nim zapisane, ile niosę, ale też co tu jest do puszczenia. Bo napięcie będzie, niezależnie z jakim rodzajem cierpienia psycho czy fizycznego mamy do czynienia, napięcie, wzorce tłumienia będzie podbijało proces chorowania, nie proces zdrowienia. Im lepiej czuję się w swoim ciele, im bardziej umiem go słuchać, korzystać z jego podpowiedzi, tym łatwiej będzie mi odzyskiwać zdrowie, odzyskiwać równowagę. To jest taki, powiedziałabym, stale obecny partner, a równocześnie przewodnik. Ja rozumiem, że ten przewodnik czasem jest niewygodnym przewodnikiem. Więc w moim poczuciu żal nie korzystać z czegoś, z czym i tak chodzimy, prawda? Co i tak jest mną, co i tak jest moje. A czym, zwłaszcza konflikty psychiczne, czym nauczyłam się zatykać, zatrzymywać przez znieruchomienie, znieczulać. I to jest dosłowne. Ja umiem to sobą zrobić, więc czemu nie pójść w drugą stronę i raz się tego oduczyć, a dwa, poszukać form na dzisiaj, które są dla mnie korzystne po prostu. Mamy pytanie i to też myślę, że jest czas, żeby zadać pytania, jeśli macie w sobie jakieś, ale pozwolę sobie zadać pytanie. Co w sytuacji, gdy robimy tupań albo ruchy, złaś rękoma, ale ciało się odzywa, ból, przeciążenie? To znaczy, że za mocno? Tak, może znaczyć, bo właśnie, to jest bardzo, dziękuję za to pytanie, bo ono jest super ważne, że włączając ciało, wyłączamy pomysł na używanie ciała i co więcej, jeszcze włączamy taką czujność, że będzie nam łatwo siebie używać. Więc super, że ta pani, nie wiem czy pani, ale że ta osoba już to sprawdziła, że poczuła, że to jest za dużo, bo to jest za dużo i że trzeba delikatnie zrobić to złaś. Czyli bardzo uszanować to ograniczenie, które napotykamy. Czyli ten ruch, ta ekspresja jest sposobem, ale nie jedynym i niewarunkującym. To ja, pani, find your power. Dobra, dziękuję. Właśnie przeglądam jeszcze, wcześniej były jakieś pytania i komentarze. Nic nie widzę z tych wcześniejszych, a że przerywa. Mam nadzieję, że już nie przerywa. Troszkę przerwało, ale czytałam z twoich ust, Magdo. Aha, dobrze, ale mam nadzieję, że później było lepiej, bo ja trochę poprawiłam ten telefon. On podejrzewam, że tutaj naciskał. Tak, później było chyba lepiej. To bym się wydaje, że mniej. I powie trzy zdania, że zapomniałam mikrofonu. No zapomniałam mikrofonu, w sensie, no. Kochani, no widzę, że nie macie pytań. Mam nadzieję w takim razie, że ten temat był po prostu tak dobrze wyjaśniony, że tych pytań nie ma. Natomiast wszystko było jasne. Oczywiście, jak zawsze, ten live zostanie zapisany, więc będzie też miejsce pod live'em, żeby zadać pytania.
Marzena będzie oznaczona, konto psychoterapii przez ciało będzie oznaczone pod tym live'em i w live'ie, także będziecie mieli możliwość po prostu dopytać, jeśli coś będzie interesujące. Ale ja też ze swojej strony zachęcam Was po prostu do tego, żeby sięgnąć w pierwszej kolejności po tą genialną książkę Psychoterapia przez ciało, którą Marzena napisała. Jest to bardzo fajna książka. Przepraszam, robię Ci trochę promocji, ale nie będę. Dziękuję, Jest bardzo dziękuję. dlatego, że moi drodzy, macie tutaj różne rodzaje zawieszeń w ciele opisane z rysunkami. Ja to uwielbiam z rysunkami, bo wiesz, te mózgi ADHD to mają pamięć wzrokową. Są praktyki, są ćwiczenia, tak naprawdę. Ponadto zachęcam Was też, sama nauczona doświadczeniem, do uczestnictwa w warsztatach, które są dostępne w miejscu, które prowadzi Marzena w ośrodku psychoterapii przez ciało właśnie w Warszawie. Macie tam też grupy, które od czasu do czasu, ja jestem na liście mailingowej, więc widzę, że od czasu do czasu nowe grupy się otwierają, grupy właśnie takie psychoterapeutyczne, gdzie możecie głębiej doświadczać siebie, nie tylko w obecności właśnie psychoterapeuty, który prowadzi tą terapię grupową, ale również w towarzystwie innych osób, które są wtedy w procesie z Wami. Także bardzo różne formy pomocy są dostępne u Ciebie, Marzena. I to fajnie, bo można tak naprawdę w każdy możliwy sposób wręcz skorzystać. Jest nawet pani, ta sama pani, która zadała to pytanie, która też poleca warsztaty online. Tak. Nie tylko ja mogę powiedzieć, że to coś dobrego. Także polecam Wam, kochani, skorzystanie i sprawdzenie, doświadczenie na sobie, bo trudno jest, przynajmniej jak ja czasami próbuję wytłumaczyć, czym jest metoda Lowena, czym jest psychoterapia przez ciało. Czasami bywa trudno to wytłumaczyć, dlatego że najlepiej tego jest po prostu doświadczyć. Tak. Ja zawsze powiadam tę anegdotkę, że jak ja czytałam pierwszą książkę Lowena w swoim życiu, to byłam zafascynowana teorią. Myślałam sobie, oszalał, kto normalny robi takie rzeczy. Naprawdę, ta praktyka, ja byłam też młodą osobą, ale myślę, nie wiem, czy tak wiek bardzo miał znaczenie, że mi się to w głowie nie mieściło. Ten opis był dla mnie taki w ogóle, ale naprawdę tak, więc tak, ale właśnie to się nazywa ucieleśnienie, prawda? Tak jak ucieleśniamy to, co się dzieje nam przez życie, dobre, złe rzeczy, tak też, żeby w moim poczuciu, żeby zmiana mogła się zachować, to różnymi kanałami potrzebujemy ją wzmocnić. I śmiało z tego korzystamy, nie wiem, w budowaniu nawyków, w uczeniu się nowego języka, ale tak samo jest z tą zmianą psychiczną, psychosomatyczną, że my potrzebujemy ucieleśniać nowe, a ucieleśniamy nowe przez powtarzające się doświadczenia. Ucieleśniamy, że złość jest bezpieczna przez to, że pozwalamy ją sobie czuć, że ją zapraszamy do wszystkich końcóweczek naszego ciała. Do wszystkich końcóweczek. Bardzo na zakończenie. Dziękuję Marzena serdecznie, że znalazłaś rozmawiać i przedstawić metodę Lowena szerszej publiczności tutaj. Bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Dziękuję za wglądy, które mogłam w trakcie naszej rozmowy, takie retrospektywne, mieć przy okazji. Także cudownie spędziłam wieczór. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam się spotkać, czy w podobnych, czy w innych okolicznościach. Tego sobie bardzo życzmy i ja bardzo, Magdo, dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru, kochani. W takim razie Wam życzę. Tak. Ze sobą i w przeżywaniu. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pa! Pa.